Był pan lokalnym działaczem Platformy Obywatelskiej w Tczewie. Dlaczego nie chce pan pokazywać twarzy? Jak pan sam redaktor wspomniał, byłem. Obecnie jestem zupełnie prywatną osobą i nie widzę potrzeby pokazywania twarzy. Boi się pan Sławomira Neumanna? Sławomir Neumann doskonale wie, kim jestem na pewno, ale tak, boję się. Oczywiście jest to osoba bardzo mściwa. Boi się pan Sławomira Neumanna, bo został on nagrany? Tak, jest osobą bardzo mściwą i może być żądny odwetu. Ile jest takich taśm? Jest ich tak dużo, że nie jestem w stanie określić dokładnie ich ilości. Sławomir Neumann był nagrywany na przestrzeni ponad roku. Nagrywany był w związku z tym, że wywierał presję na tczewskich działaczach Platformy Obywatelskiej i zmuszał tczewskich działaczy Platformy Obywatelskiej do wyboru Adama Korola na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tczewie. Miał po prostu swojego kandydata w teczce, którego przywiózł i przymuszał tczewskich działaczy do wyboru tego kandydata na szefa struktur w Tczewie Platformy Obywatelskiej. I dlatego właśnie ktoś postanowił, że będzie nagrywać rozmowy ze Sławomirem Neumannem. Tych godzin jest w sumie jak wiele? To jest kilkanaście godzin rozmów? Kilkanaście spotkań, a godzin pewnie jeszcze więcej. Czy Sławomira Neumanna w ogóle interesowały sprawy lokalne Tczewa, lokalni mieszkańcy, ich problemy, czy też zajęty był tylko własną polityką? Neumann jest od zawsze był zainteresowany tylko sobą, swoją osobistą karierą i swoimi interesami, które niewątpliwie zawsze miał i ma w Tczewie. Nie obchodzą go ludzie, obchodzi go jego prywatny interes. Co miał na myśli Neumann, że żyga tym Tczewem i że w Tczewie są same pojeby? Neumann wielokrotnie z Tczewem problemy miał, ponieważ na przestrzeni wielu lat zawsze znalazła się jakaś grupa działaczy, która miała inne, odrębne zdanie od niego. Stawała mu wtedy naprzeciw. Pewnie dlatego tak źle mu się kojarzy Tczew i dlatego tym Tczewem, jak to powiedział, żyga. Natomiast Neumann od wielu lat konsekwentnie usuwa ludzi, którzy mają inną wizję, inną koncepcję funkcjonowania tczewskiej Platformy Obywatelskiej, usuwa z szeregów Platformy, forsując swoją wizję. Te słowa Sławomira Neumanna niektórzy odebrali jako pogardę dla ludzi. W ogóle Sławomir Neumann to jest człowiek, dla którego liczy się tylko on i zwykłymi ludźmi po prostu gardzi. To jest człowiek, który najprostszego zdania nie potrafi sformułować bez przekleństwa. To jest po prostu taki człowiek. Ale próbuje zastraszać się członków Platformy, tych lokalnych struktur? Jak to wygląda w praktyce? Tak, jak to wyglądało? Zazwyczaj mówi w taki bardzo arogancki sposób, wymachując ręką, używa niecenzuralnych słów, które dodają pikanterii jego wypowiedzi. No, ma się wrażenie, że się rozmawia raczej z gangsterem, a nie z politykiem. Platforma Obywatelska ma ten człon obywatelska w nazwie. Pan sam wstąpił do Platformy Obywatelskiej, ale z tego, co pan mówi, to wyłania się taki obraz, że tam obywatelskość z obywatelskością to nie ma wiele wspólnego, bo wyborów demokratycznych na lokalnych szczeblach nie było po prostu w Tczewie. Tak, dokładnie z obywatelskością nie ma to nic wspólnego. Tak jak powiedziałem przed chwilą, Neumann zmuszał do wyboru swojego kandydata. Sprzeciwu nie przyjmował do tego stopnia, że do chwili obecnej w tczewskiej Platformie Obywatelskiej nie ma demokratycznie wybranego przewodniczącego. Nie ma. Rządzi tczewską Platformą niejaki komisarz, który w ogóle takiej funkcji w statucie Platformy nie ma. Jest to osoba wskazana przez Sławomira Neumanna jako przewodniczącego regionu, która kompletnie nie ma poparcia wśród członków Platformy Obywatelskiej, a pan Neumann no, o tym doskonale wie, no bo gdyby zdecydował się po prostu na demokratyczne wybory, no to jego kandydat po prostu by nie wygrał, więc dlatego na to nie chce pójść, nie chce z tych wyborów zorganizować, bo po prostu jego komisarz nie zostałby wybrany demokratycznie przewodniczącym. Nie ma czegoś takiego jak demokratycznie wybrany przewodniczący Platformy w Tczewie. Po prostu nie ma demokracji. A z czego wynika ta pogarda Sławomira Neumanna do małych komitetów? Bo słyszeliśmy to wyraźnie na taśmach. Sławomir Neumann gardzi
generalnie ludźmi, którzy nie są z nim. To jest taka prosta zasada. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam? Właśnie o tym pomyślałem. Zresztą mówił mi wielokrotnie, że jeżeli ktoś jest sensowny w innych organizacjach, to po prostu bierz go do siebie, tak? Jak ktoś nie jest sensowny, to nie. To jest klasyczne odbijanie ludzi i liczy się no, tylko on, jego frakcja, bo nawet nie partia, tylko jego frakcja, jego partykularne interesy. Czyli Neumann prowadzi jakąś wewnętrzną grę w ramach Platformy Obywatelskiej, tak to rozumiem? Oczywiście. Od wielu lat. Kolejny cytat. Platforma wskazuje człowieka i nie ma dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy nie, czy się nadaje, czy nie. W dupie to mamy. Czyli nie ma dyskusji, bo partia tak chce, bo Sławomir Neumann tak chce, to są rządy autokratyczne. Jak to rozumieć? Tak, no dokładnie tak jak pan redaktor powiedział. Nie ma dyskusji, jest wskazanie i nie ma po prostu żadnej dyskusji. Ale nie liczą się kompetencje, nie liczą się kwalifikacje? Tak, dokładnie. Sławomir Neumann nawet powiedział, że on to ma w dupie kompletnie, czy ten ktoś jest fachowcem w jakiejś sprawie, czy w innej, czy w ogóle nie jest fachowcem. Po prostu jeżeli jest taka decyzja na przykład, że ten ktoś ma być na przykład wiceprezydentem, no to on nie musi mieć kompetencji. Po prostu jest taka decyzja i liczy się to, żeby ten na przykład wiceprezydent był z Platformy. Nieważne, że on nie ma żadnych kompetencji, na przykład na niczym się nie znał, na przykład nie był nigdy ani radnym, ani nie piastował żadnej funkcji, nie ma żadnego doświadczenia. Po prostu ma być kandydat z Platformy. Nieważne, kto to będzie, tylko ważne, żeby było to logo, że jest to kandydat przez niego wskazany. To jeszcze raz dopytam, gdzie są te najważniejsze sprawy, sprawy mieszkańców, lokalne sprawy, którymi żyją mieszkańcy, żyje cały region? No, nie ma. Znaczy, wystarczy zorientować się, kiedy w ogóle Sławomir Neumann przyjeżdża na przykład do Tczewa, no, tylko przed wyborami. A w jaki sposób Sławomir Neumann pozbywa się ludzi, z którymi jest tu nie po drodze, którzy są dla niego niewygodni? Na pewno różne są to sposoby. No, cel jest prosty, po prostu usunięcie tego człowieka z szeregów. Bardzo często zawieszani są, bez podania przyczyny. Na przykład ja zostałem zawieszony w prawach członka, bo to jest najważniejsze. Ja sam odszedłem z Platformy Obywatelskiej, wbrew temu, co mówi pan Sławomir Neumann. Ja nie zostałem wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Ja odszedłem z Platformy Obywatelskiej, dlatego że zostałem zawieszony z powodów dla mnie niezrozumiałych. Po prostu dostałem pismo, że zostałem zawieszony bez żadnego uzasadnienia. Jesteś po prostu zawieszony i koniec. Ale teraz niektórzy mogą powiedzieć, że próbuje się pan mścić na Sławomirze Neumannie. Nie, to nie chodzi o zemstę, to chodzi o prawdę. A prawda jest jaka? No, prawda jest taka, że to jest człowiek niezwykle wulgarny, który rozmawia z drugim człowiekiem no, nie jak polityk, tylko jak mafiozo, dla którego liczą się tylko jego interesy. A jaka jest pozycja Sławomira Neumanna na Pomorzu? Wydaje mi się, że dość duża, ale wydaje mi się, że jest to ściśle związane z tym, że jest to po prostu pierwszy przyboczny Grzegorza Schetyny. Jest to szef klubu parlamentarnego, ponieważ generalnie w szeregach Platformy Obywatelskiej mówi się negatywnie o działalności Neumanna jako szefa Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. Sławomir Neumann przyznał w rozmowie, że Adamowicz ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach, czyli zdawał sobie sprawę z poważnych nieprawidłowości, nadużyć, których miał dopuszczać się były już świętej pamięci prezydent Gdańska. Tak, zdawał. Tak o nim myślał. Tak myślał o świętej pamięci prezydencie Adamowiczu. Uważał go za obciążenie. Nie wyobrażał sobie popierania Adamowicza. Ale przecież w drugiej turze wyborów prezydenckich w Gdańsku, podczas wyborów samorządowych, Paweł Adamowicz otrzymał pełne wsparcie Platformy Obywatelskiej. Tak, otrzymał, bo pewnie musiał po prostu otrzymać i je otrzymał, natomiast to nie było wygodne dla nich, bo wygodne dla Neumanna, tak, dla nich, dla w ogóle Gdańskiej Platformy Obywatelskiej, bo przecież Adamowicz został
jakiś czas temu po prostu usunięty z Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Przecież nie był członkiem Platformy Obywatelskiej. No ale pamiętamy rok temu, po śmierci Pawła Adamowicza, no, próbowano niemalże zrobić z niego świętego. Pamiętamy też słowa Sławomira Neumanna właśnie na temat byłego prezydenta Gdańska. Zupełnie inne przecież. No tak, zastanawiające, prawda? Na pewno mieliśmy do czynienia z wielką tragedią i na tej tragedii po prostu pan Sławomir Neumann postanowił zbić swój prywatny kapitał polityczny, po prostu. Kim jest milicjant, który pojawia się na nagraniu, o którym mówi Sławomir Neumann? Jest to członek Platformy Obywatelskiej w Tczewie, zwolennik pana Sławomira Neumanna, wykonawca jego poleceń. Jest to człowiek, którego nie znam osobiście tak dobrze, znaczy znam go, wiem, kto to jest po prostu. W Tczewskiej Platformie Obywatelskiej mówiono na jego temat wiele, że jest to były działacz SB, były milicjant, tak? Potem jakąś tam karierę miał w policji, z której wyrzucono tego pana, wyrzucono z policji, nie wiem dokładnie z jakich powodów. Jest to taki wykonawca poleceń Sławomira Neumanna. Jest to człowiek od tak zwanych ubeckich metod zwalczania niepokornych działaczy, no niepokornych w tym sensie tych działaczy, którzy nie wykonują poleceń pana Sławomira Neumanna. No paskudne metody, trzeba przyznać. No niestety, ale takie w Tczewie panowały. Jaki obraz Sławomira Neumanna wyłania się z tych taśm? Prawdziwy. Prawdziwy. To jest po prostu taki człowiek, który ma taki, a nie inny język. To jest rzecz naturalna dla niego. On jednego zdania, najprostszego jednego zdania, nie potrafi zbudować bez przekleństwa. To jest po prostu prawdziwy obraz Sławomira Neumanna, człowieka niezwykle wulgarnego, aroganckiego. Czarna postać Platformy Obywatelskiej, tak go pan teraz widzi? Zdecydowanie tak. Naprawdę mogę powiedzieć, że widziałem różnych i rozmawiałem z wieloma liderami Platformy Obywatelskiej. Naprawdę znam większość. Jest to człowiek, który naprawdę się wyróżnia, delikatnie mówiąc. Wyróżnia się delikatnie mówiąc. Wyróżnia się czym? Chamstwem, pogardą dla drugiego człowieka, językiem niezwykle wulgarnym. Niezwykle. To jest rzecz niespotykana, naprawdę. A metody, które stosuje? No są też również są niezwykłe. Grzegorz Schetyna o tym wie? Doskonale. Od kogo? Ode mnie, między innymi. No, na pewno nie tylko ode mnie. I co z tym zrobił? Nic. Dlaczego? Dlaczego? No bo pewnie łączą ich wspólne interesy, wspólne sprawy. Znaczy ja z Grzegorzem Schetyną na ten temat rozmawiałem parokrotnie. I nawet pamiętam dokładnie, jak mu powiedziałem, że jeszcze będąc w Platformie Obywatelskiej, że ja jak chylę czoło przed panem Sławomirem Neumannem, to nie przed osobą, tylko przed funkcją, jaką sprawuję, jako przewodniczącego, nie przed osobą. Ponieważ dałem Schetynie za przykład takiej rozmowy, która miała miejsce w Starogardzie. Ja kiedyś pojechałem do Neumanna, wiedząc już, że on będzie forsował tego swojego kandydata w Teczce, na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tczewie. I próbując sprowokować go, to mówię do niego tak, ale co Sławek, no to co, sportowa walka, demokratyczna, kto dalej skoczy, ten wygrywa, kto ma więcej głosów, to wygrywa. On zrozumiał, o co chodzi, że chodzi o wybory wewnętrzne i zamilkł i tak na mnie spojrzał, tak głęboko mi w oczy spojrzał i mówi, no co ty, pierdoliło cię? Pojebało cię? Chłopie, ja przyjadę do Tczewa, siądziemy przy stoliku i się dogadamy. Nie będzie żadnych demokratycznych wyborów. Sławomir Neumann nie chciał demokratycznych wyborów, przywoził swojego kandydata w teczce, tak? Tak, znaczy Sławomir Neumann powiedział, że zbyt demokratyczna partia wcześniej czy później, ja tutaj cytuję, się rozpierdoli. To jest jego wewnętrzne przekonanie, on naprawdę tak myśli, że za dużo demokracji, no to jest źle. I dokładnie mi tak wtedy powiedział w Starogardzie, pamiętam dokładnie. Bardzo brudny obraz polityki i polityków wyłania się z tego, co pan mówi. Ale to jest prawda.
Taka jest po prostu prawda, tak powiedział Sławomir Neumann, że przyjedzie do Tczewa i się dogadamy, kto będzie przewodniczącym, kto będzie wice, kto będzie skarbnikiem, kto będzie sekretarzem. Tutaj demokracja nie ma nic do rzeczy. Kulisy tych innych rozmów znajdują się na taśmach, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego? Zdecydowanie. Zdecydowanie. No. Ja zawsze starałem się być ze świadkami, bo już od pewnego czasu pana Neumanna po prostu zwyczajnie się boję. Zazwyczaj jeździłem z kimś. Starałem się rozmawiać będąc z kimś i wiem, że różni ludzie, którzy też byli przez przypadek nawet obecni przy takich rozmowach, po prostu pana Sławomira Neumanna nagrywali. Będzie chciał pan zdziałać jeszcze w przyszłości na rzecz Tczewa, lokalnych struktur? Oczywiście, oczywiście. Jestem struktur. Z Tczewa, jestem tczewianinem. Kocham to miasto i będę o nie walczył i będę na pewno działał. Ale Sławomir Neumann też może powiedzieć, kocham Tczew. Nie, no Sławomir Neumann już powiedział, że żyga Tczewem. Więc wydaje mi się, że nie może tego powiedzieć. Bo już swoje zdanie na temat tego miasta wyraził.